ten pomysł zupełnie nie spełnia oczekiwań, o których już pierwotna ustawa mówiła, czyli pierwotna ustawa mówiła o wprowadzeniu funduszu bezpiecznego, który miał chronić inwestycje emerytów tuż przed przejściem na emeryturę, przyszłych emerytów tuż przed przejściem na emeryturę. Stopniowe przenoszenie powodowałoby, że rzeczywiście te kapitały byłyby chronione. Natomiast pomysł obecny ministra Rostowskiego to jest tylko ułamek aktywów, miałby nagle przestać płynąć do OFE. No ale w OFE nadal są aktywa ryzykowne i dla i o większej zmienności. I to rozwiązanie zupełnie nie zabezpieczy tego, o czym my mówimy, że tuż przed emeryturą te aktywa właśnie powinny być zabezpieczane, a nie składka. Składką samą niestety wpływ tego zabezpieczenia będzie znikomy.